Cześć wszystkim, z tej strony Cool i chciałem tak sprawdzić, ale no niestety ich... No ich mózgu i niepoprawnej mowy nic nie już nie wyleczy. Próbowałem, wierzcie mi. Tak, to jest czwarty odcinek z serii Nox. I naszym celem jest teraz dostanie się do kopalni many, które zostały zaatakowane przez brzydkie potwory. W ogóle wilgoni, mam nadzieję, że mnie zostawi. A nie, to parze, nie możemy oczarowywać. Sobie na razie zostawimy. O, to jest właśnie ogłuszenie. A jak wygląda ogłuszenie wilka właśnie? Aha, spowalnia go tylko. Czy to tak jak mówił opis czaru, że spowalnia wojowników, a magowie nie mogą się ruszyć, czyli nietoperza traktuje jako maga widocznie. Co za koleś? Nie zabijaj mnie, o młodzieńcu! Mam bardzo zły wzrok. Jednak wiem, że nie jesteś jednym z tych piekielnych bandytów, którzy ukradli mi moje okulary. Bez nich jestem prawie ślepy. Jeżeli byś mógł znaleźć te okulary, uratowałbyś moje życie. Byłbym bardzo wdzięczny tobie. Listen! Chwila. Hej, listen! Oj, zginęła sobie żabka. Dobra. Czyli tak, musimy tutaj dla dziadka znaleźć okulary, bo bandyci mu ukradli. O, bandyci to ogólnie nie jest fajna rzecz. I gdzie się idzie do bandytów? Bodajże tutaj na dół, ale ja tam na razie nie pójdę. O, chwileczkę znowu, cięcie. A i tak to właśnie wygląda, jak się nagrywa w nieodpowiednim momencie. Teraz wszyscy na głowę wchodzą, no ale nic, chcę wam nagrać tę serię, więc... Tak, wojownicy. No wojownicy nie są naprawdę... Nie są zbyt, ała, fajni. Tak, no i zawsze z nich wypada jakaś tarcza, miecz, coś takiego. Aha, czyli wróciliśmy tutaj. Tak myślę, żeby w końcu wziąć sobie kogoś do pomocy, więc... Jezu, to są chyba pająki. Nie, tu są wilki. A jako, że nie mamy złego wilka, a nie chcę, że tak powiem, ich jeszcze marnować, bo to jest ograniczona ilość stworów, to sobie poszukamy kogoś innego, kogo możemy zaczarować. O, osy. No i tu mamy ul, to jest fajne. Dobra, mamy trzy osy. Uff, no nieźle, nieźle. I kołczan osy, czyli trujący kołczan. No i pozabijał mi wszystko. Pajac. Gdzie spierdzielasz? No właśnie. I kul kozak, i kul snajper, kurde. Ja szukam tych tu łuczników.
właśnie. Dobra. To nam się strzały skończyły. Aha, dobra, mam jeszcze kołczan osy. Zatruty. Co tu podniosłem? Chyba drugi łuk, tak. To jest był właśnie łucznik w oknie. Jak właśnie zapamiętałem, że on zawsze z tego okna napierdzielał, to tak przycelowałem w okno, ładnie trafiłem. Drugi łucznik jest w tym małym tutaj budynku po prawej. Tu nikogo nie ma? Chwila, może spróbujemy jakoś z tej strony go zajść? Tam jest chyba łucznik. Nie, to jest wojownik. Dobra. O właśnie, to mi chodziło. Mówię, oni naprawdę nieźle biją, więc tutaj trzeba uważać na nich. Cholerstwo mocne. Kołczan zawsze się przyda. O kurde! A! Zaraz padnę. No nic z niego nie wypadło. Dobra, tu jest już czysto. O, mam okularki dla dziadka. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą przygodę. No co, oczywiście aż tak źle nie było, chociaż jeden moment był naprawdę krytyczny. Jak ten łucik mnie tam zajechał. Moje okulary! Znalazłeś je! Niech Bóg cię błogosławi! I proszę, weź ten zwój. On zawiera wszystko, co wiem o nietoperzach. On jest bezcenny dla ciebie. No, czy ja wiem, czy bezcenny? No, ale może się przydać. No, nietoperze aż tak słabe jak osy, czy jak pająki nie są. No, ale to jest za mocne. Jakoś tam, wiem, za mocne też nie są, więc no, w zasadzie może się przydać. Czemu by nie? No dobra, i tu dochodzimy do skrzyżowania, o którym mówił nam strażnik przy bramie. Mamy tutaj sklepy, mamy tutaj kryształy male, więc możemy się zregenerować, możemy kupić nowe wyposażenie. Możemy ponieść trochę skrzynek, beczek i innych bajerów. To bym wolał jakieś złoto bardziej, czy coś. Dobra, zejdźmy sobie tutaj do tego typka od czarów. Witam w naszym sklepie. Mamy szeroki wybór towarów, które zadowolnią wszystkie potrzeby czarodzieja. O, zwój skorpiona, to się bardzo przyda. Sprzedajmy sobie wszystkie niepotrzebne rzeczy, jak tarcze, łuki. Ja bym nie opłacał się sprzedawać. Kupimy sobie wyleczyć otrucie. Nie wiem, czy to znajdę, czy nie. Ale kupimy sobie na pewno księgę czarować stworzenie. Dlaczego? Już mówiłem, twoje siła 2, czyli zwiększenie siły czaru. Szybciej oczarowujemy wrogów.
nie znajdziesz tu nikogo z lepszymi cenami. Tutaj mamy kołczany, jakiś lepszy łuk, szybkiego strzału. Łuk gotowości. Co daje gotowość? Poziom ulepszenia, poziom pierwszej gotowości. Szybkości błyskawicy. Dobra, to co daje ta gotowość? To jest pytanie. Kołczan żaru, kołczan żaru, kołczan iskier. Kołczany żaru sobie zostawię. Znaczy później po to przyjdę. Tutaj mamy pancerz. Podróżniku, zapoznaliśmy się z tobą. Kup coś. Co do samych pancerzy, może kupię sobie może jakiś hełm czy coś. Dobra, kupimy sobie pelerynę do leczenia ran. Wtedy życie nam się szybciej będzie regenerować. Mocny skórzany hełm gwiazd. Mocno pancerzone buty. Kupimy sobie hełm gwiazd, będziemy mieć światło. Będziemy więcej, że tak powiem, widzieć w jaskiniach, chociaż to i tak jakoś większej różnicy nie robi. Tu jest. Tu jest do zamku Galava, tutaj niestety nie przejdziemy. Tu jest, możemy sobie podejść kawałek. No i tu mam magów. Stój, czarodzieju! Musisz wracać do kopalni. O wydobycie many. Tak, no dobra. Tutaj są pająki. Aha, no i mamy tutaj tego dużego czarnego pająka, który jest nawet dobry, przyznam. Raz, że zatruwa, dwa, że dużo bije, trzy, że ma 12 punktów życia, z tego co pamiętam. To jeszcze coś tam może zdziałać. Dobra, i to będzie chyba wszystko jak na razie. Tam nie chciałem tego wilka jeszcze zabijać, bo nam się potem wilki jeszcze przydadzą do oczarowania, do expa, takie tam. No, kolejny łuk, kolejny kołczan. O, dobrze, że sobie tych getrów nie kupowałem, bo wiedziałem, że gdzieś tu będziemy je znaleźć. No i tutaj będziemy mieli zaraz wejście do kopalni. Weź w stróżówce wszystko, czego będziesz potrzebował. A jeżeli będziesz się korzystał z łuku i strzał, a weź je w moim domu. Wejście do kopalni jest trochę dalej. A weź je w moim domu. Jeśli będziesz się korzystał, będę się korzystał. Czemu nie? Kopalnia X, kopalnia mamy. No chodź, 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 pająku, chodź. Oczywiście wiadomo, mogę go leczyć. I kopalnia many jest ogólnie spoko, bo jest tu dużo kryształów many, więc możemy się bawić czarami, jak nam się żywnie podoba. Światło księżyca, pamiętam ten czar. Może jaśnie się robiło na chwilę, więc aż takie dobre to nie jest. Ale może kiedyś się przyda.
jeszcze nic tutaj nie ma. O, widzicie tutaj takie niebezpieczne beczki. Trzeba będzie na nie uważać. Na pewno więcej znajdziemy ich w pobliżu. 5 górników zostało zamkniętych w kopalniach pod nami. Pospieszmy się. Może uda nam się uratować wszystkich. Chodź ze mną. Będę strzegł i sterował podnośnikiem, a ty pójdziesz szukać robotników. Weź ten klucz i zwolnij pierwszego. Ten górnik będzie miał jeszcze jeden klucz. Chodźmy. Chodź ze mną. Tutaj. Zaczekam tutaj. No i dobra. Czy jesteśmy tutaj na tym poziomie? Na tym poziomie, z tego co pamiętam, jest 3 górników do uratowania. Na niższym jest jeszcze 2. 3 robotników zostało zamkniętych na tym poziomie. 2 znajduje się na dolnym poziomie. Gdy znajdziesz pierwszego, ja ci pomogę dostać się na dolne piętro. Tam znajdziesz pozostałych. Znajdź tych ludzi i przeprowadź ich do mnie. Ezo, no te ich teksty są normalnie świetne. Okej, dobra, to szukanie górników zajmiemy. Szukaniem górników zajmiemy się w przyszłym odcinku. Ja w tym momencie kończę, bo odcinek się troszeczkę przedłużył. Tak więc dzięki na razie i trzymajcie się, papa, do następnego odcinka.